Witaj w epickiej fabryce czasu Present Simple. Tutaj odkryjesz tajniki czasu teraźniejszego prostego i jego wszechstronne zastosowanie. Tworzenie czasu teraźniejszego prostego jest równie proste jak przemieszczanie się na taśmie produkcyjnej. W zdaniach twierdzących trzeciej osobie liczby pojedynczej he, she, it do czasownika dodajemy końcówkę s. Z wyjątkiem czasowników modalnych oraz czasowników have i be. Czasowniki zakończone na s, sh, ch, x, o w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmują końcówkę s. Kiss. Kisses. Wash. Washes. Watch. Watches. Relax. Relaxes. Go. Goes. Jeśli czasownik kończy się na y po spółgłosce, to w trzeciej osobie liczby pojedynczej zamiast y wstawiamy ies. Fly, flies, cry, cries. Jeśli przed y występuje samogłoska, to dodajemy tylko s. Play, plays, pray, praise. Zdania przeczące tworzymy dodając not do czasownika posiłkowego do lub does. W skrócie don't, doesn't. Czasownik główny jest zawsze w formie podstawowej, bez końcówki s lub es. Pytania tworzymy dodając operator do lub does na początku zdania. Does występuje tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej, a czasownik główny traci końcówkę s. Na pytania odpowiadamy, używając krótkich odpowiedzi. A teraz czas na praktykę. Oglądaj uważnie.
Podobnie jak w fabryce, gdzie praca jest planowana i oparta na harmonogramie, tak i czas teraźniejszy prosty pozwala nam wyrażać stałe nawyki, powtarzalne czynności oraz znane prawdy. Czasu present simple używamy gdy. Mówimy o sytuacjach trwałych, mówimy o sytuacjach występujących zgodnie z harmonogramem. Mówimy o czynnościach powtarzających się. Mówimy o preferencjach lub przekonaniach używając czasowników m.in. like, love, hate. Używamy przysłówki częstotliwości always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, hardly ever, never. Always. Zawsze. Usually. Zazwyczaj. Often. Często. Sometimes. Czasami. Rarely. Seldom. Rzadko. Hardly ever. Prawie nigdy. Never. Nigdy. W zdaniach twierdzących przysłówki częstotliwości stawiamy przed czasownikiem. W przypadku czasownika be przysłówki częstotliwości stawiamy tuż za nim. Wyrażenia określające częstotliwość stawiamy na końcu zdania. Pytania szczegółowe tworzymy dodając zaimek pytający przed do lub does. Czas present simple nie tylko rejestruje rutyny, nawyki i ogólne prawdy, ale także umożliwia nam wyrażenie pojęć być i mieć w teraźniejszości. Czasownik be pozwala nam opisywać stany, uczucia i tożsamość. Dzięki have możemy tworzyć zdania, które pokazują, co ktoś posiada lub doświadcza. Oto formy czasowników w czasie teraźniejszym dla wszystkich osób. Subskrybuj nasz kanał. Twoja subskrypcja to nasza motywacja, a dla Ciebie pewność, że nie przegapisz kolejnych odcinków.